Cześć, dobry wieczór, damy kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. Gramy sobie dalej. Ja chyba muszę sobie... w sumie nie muszę, ale chciałbym sobie wrócić po Knighta 5. A my przy okazji zbierzemy sobie to miejsce, gdzie jest ten wykrzyknik. Bo bardzo możliwe, że to jest shotgun. Nie jestem w 100% tak przekonany, ale... Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, że to akurat będzie shotgun tam, gdzie mamy wykrzyknik. Przy okazji, z tego co mówił Kaktus, to możemy sobie... W sumie pamiętam, że robiłem kiedyś coś takiego, ale zapomniałem o tym. Chodzi mi o zmienianie LEDów. Da się w tej grze zmieniać LEDy w ekwipunku. Fajna sprawa z tym. O, mamy tutaj pięknego rakuna, czyli shopa po sąsiedzi pewnie. O, to jesteśmy przy tym miejscu. W poprzednim odcinku oczywiście walczyliśmy ze nowymi bossami. No, przy okazji sobie oskurujemy. Tylko widzę, że już mi ten wózek odjeżdża. Głowa królika, aha. Czemu... A i przy okazji, też zdecydowałem, że ta siekiera jest jednak zbyt wolna do atakowania. I wracamy sobie jednak do współczesnej. Współczesna siekiera jest dużo lepsza. Tak przynajmniej uważam. Bo ta strażacka jest taka... Wiecie, na mutantów jakbym odpowiednio uderzył w nich to spoko, ale... Na każdego kanibala no to nie jestem w stanie go uderzyć, bo on zrobi unik. Temu się nie opłaca. Z niej korzystać. O, jest już na mapie nasz knight. Cóż, co dzisiaj będziemy robić? Czy odkryliśmy jakieś nowe miejsce, nowe lokacje? Wydaje mi się, że chyba nie, ale jeszcze tam widzę, mamy jaskinię, której chyba mnie nie było. Tam przy górze. O, jest znajdźcik. Patrzcie, teraz jest, a teraz stoi. Teraz byłoby fajnie zrobić mu miniaturkę, ale już mamy miniaturkę z Knightem. Znaczy tak jak mówię, jedziemy sobie dzisiaj tutaj, na chwilkę. O, i to tutaj ma na razie małe drzewka. Ale fajnie. Może sobie dodać jakieś drogi, o, chyba nawet... No, jestem na drodze idealnie. Kurczę, ten Knight naprawdę. To jest taki fajny pojazd. On jest irytujący czasami, jak się zblokuje o coś. Później nie wiadomo, co zrobić, żeby go odblokować, ale... Znaczy, muszę po prostu wyjść z niego i go podnieść, ale tak generalnie to sobie super radzi. Patrzcie, jak szybko to zasuwa. Ej, podobno 50% szybszy od... a tu byliśmy? Jestem prawie pewny, że byliśmy, ale... No, wyskocz. A i tak zobaczymy to miejsce. Grzyby. I już widzę fajną rzecz, której nie mamy już więcej. O, właśnie to. Amunicja. Spoko. Jak nie ma miejsca, to się napijemy tego. Więcej amunicji. Myślałem, że to jest ubranie, ale chyba jednak nie do końca. Amunicja do paralizatora. O. Właśnie, bo ja w ogóle nie korzystam z tych rzeczy. Nabierzemy sobie przy okazji wodę do garnka. Idealnie, od trupa. Co tu jeszcze jest? Mamy jeszcze coś tutaj? Damy gotowane mięso, to niech będzie. To tyle chyba? W tym miejscu? Jeszcze tutaj jesteś. O, do drukarki. Fajnie. Kamień. Dobra, wystarczy tyle. O, właśnie, to słyszałem, że też można normalnie przynosić rzeczy w ten sposób na tym. Siódemka? A, dobrze trafiłem, ósemkę jednak mam, ale trafiłem idealnie, klawisz. I teraz, gdzie jest ten grób? On jest tutaj. No, nie blokuj się o wszystko. Kurczę. O, tutaj jest. Proszę bardzo. Nie wiem, zakładam, że tu jest shotgun. Ale no, nie wiadomo, może jest coś innego. Może shotgun jest w innym grobie. Znajdź drużynę B. Jest shotgun. Tak jest. Najlepsza broń. Amunicja śrutowa. Teraz amunicja typu slag. Już nie wiem w sumie, jaka teraz ustawiona. Dobra, ile w ogóle amunicji mamy tak ogólnie? O kurde, mamy
Śrutoli mam mało, ale slag mamy dużo. Paralizatora mamy dużo, amunicji do ka... Kurczę, mamy wszystkiego pełno. Na razie, wiecie co? Gdzie jest shotgun? Tu jest shotgun. Połącz? Aha, ja nie mam do niego żadnych ulepszeń na razie. Okej, dobra, szkoda trochę. Bardzo szkoda. Czyli tylko do pistoletu mam na razie to. No trudno. Musiałem mieć latarkę do shotguna. Bo do kuszy też mam tutaj, o, podłączone. Tak, do kuszy mam latarkę typowo. Aha. Chociaż ta latarka psuje troszeczkę, wiecie. Wizualia. Dobra, nieważne. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tam jest to takiego oto tego człowieczka. Ja bym chciał do niego miaturkę, to sobie zrobimy. Pierwsza miaturka chyba w ogóle w tym odcinku była, no i cóż, zmierzamy chyba dalej, co? Przy okazji, przypomniałem sobie przecież, że możemy sobie odwiedzić nasze miejsce z drukarką 3D, bo przecież tam potrzebowaliśmy karty. A kartę już jak najbardziej posiadamy. Więc raczej będziemy w stanie tam. O, będziemy w stanie raczej tam się dostać. Także no, przy okazji, jak zanim tam do tej jaskini po lewej pójdziemy, no to pójdziemy sobie właśnie po. No do drukarki 3D. Dobra, jestem już prawie na miejscu. Tylko trzeba jeszcze troszeczkę przejechać. Bez rozbijania się. O, i proszę bardzo. Dalej, no. To jest ales? Aha, rozwaliłem ten ales, no trudno. Mam dużo nasion tych rzeczy, więc też spoko. Dobra, zostań sobie tutaj. Bardziej może od strony, o. Tutaj zostań. A my idziemy sobie zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. A nie trzeba nawet świecić tym światłem. Bo to jest jasno. Oczywiście odnawiają się wszystkie rzeczy. I to takie fajne rzeczy. Przydatne. Z bełtu do kuszy mamy maksymalną ilość, ale możemy strzały jeszcze z włókna węglowego zebrać. To jest. O, to już robiliśmy ostatnio. Ja bym chciał zrobić sobie siatkę techniczną. Zrobilibyśmy sobie dwa armorki. Te lepsze takie. Mamy na nie surowce, więc. Czemu to dźwięku nie wydaje? Chyba się coś zbugowało. O, ależ fajnie to się w miarę szybko robi. Jeszcze jedno, tak jak mówię, takie sobie zrobimy. Tu jest siatka techniczna. O, i tutaj się zmienia LEDy, faktycznie, tak? Ja zawsze grałem na tym, mi się podobał. O, te są całkiem fajne, te mi się podoba. Oświetlenie takie. I co jeszcze chciałem zrobić? Sani nie chciałem. Strzały nie wiem, czy mam wszystkie. Chyba mam. Strzały z drukarki 3D. No, mam prawie wszystkie, więc. Oczywiście one są już zmienione, ale prawie wszystkie posiadam. No i dobra. Zrobimy sobie lepszy armor. To jest najlepszy armor w grze ogólnie, ten. Tak. O. To jest najlepszy armor w całej grze. Najbardziej wytrzymały. No. Mamy sobie takie, powiedzmy, kilka tego armorku. Niech będzie. No i dobra. Jesteśmy już sobie w tym miejscu. I tam, słuchaj, że tam są mutanty. Zegarek? Nie mam. Nie jestem w stanie nic więcej z zegarkiem zrobić, nie? Niestety nie. Bomby mamy wszystkie już zrobione. No, trudno. A może akurat zużyjemy w tym momencie. Którą kartę używasz? Virginie? Ta, nie. Serwisowa. O, to jest chyba Nightclub. To będzie chyba piła mechaniczna. Z tego, co kojarzę.
Wiecie co? Jako, że mam tyle amunicji, to ja sobie wezmę to. Po prostu. Ja sobie wezmę pistolet. Albo kuszę. Albo dobra, kuszę sobie wezmę, bo ona ma latarkę. Niech będzie. To, że nie wiem, czy to jest akurat ten nightclub, ale... Tak to trochę wygląda. Mieszanka energetyczna, ciekawe. Ten, co się z nie, co się mu stało? Aha, pomutował po prostu i tyle. Kurde, przez tą latarkę to mało widać jednak, faktycznie. Dobra, wiesz co? Wywalam tą latarkę stąd, bo gorzej się celuje. Masz już to rozłożyć właśnie. O. No, patrzcie to. Przodowało, przodowało. Ty szybki jest. No dobra. Dobra, udało się. Dwa strzały nie w głowę wystarczą, żeby pokonać takiego. Tam będzie łatwiej, wiecie, bo teraz widzimy chociaż jak to. No jestem w stanie. O, widzicie? Trafiłem go w głowę? Chyba tak. Nie? Znaczy niekoniecznie w głowę, bo miał już w sobie dwa bełty. Znaczy jeden bełt miał w sobie już. Nie trafiłem. Okej, jest tu widzę nasz ulubiony palczasty przyjaciel. A, to nie. A nie, to jest żyjący. Dobra. Jeden strzał wystarcza. Tam, ja oszczędzam sam amunicję, bo czemu w sumie nie? Na te chyba wystarczy jednak trzy strzały, tylko jeżeli byłyby same wszystkie w głowę. Nie trafiłem. Teraz trafiłem, ale nie w głowę. Okej, okay, chyba jeszcze jeden strzał w głowę i będzie po nim. To najprostszy mutant. Bardzo prosty pattern. O, jeszcze żyje. Teraz nie żyje. To co mówię, jeden z najprostszych mutantów ma bardzo prosty pattern ataku. Halo? O, właśnie, oddaj mi tą bełt. No. I oczywiście zdobywamy sobie z niego armor. Piękny armor. Więc teraz będzie mieć full w ogóle armora. Proszę bardzo. Ja tu bym sobie jeszcze zobaczył, bo ja tam idę do przodu, a jeszcze tu może być coś ciekawego. No poza tym, że tkaniny. No tkaniny też są spoko, nie? Tkaniny są git w ogóle. Ale bardziej mi chodzi, czy tutaj czegoś nie pominąłem, bo tam już poleciałem do przodu. No, pieniążki, monet akurat tak dużo nigdy nie mamy. Więc monety się przydadzą. O, widzicie, tu już coś jest ciekawego. Wiem, jest latarka, a nie tą. O. Okej, mam notatkę. I saw on the list that you and your family have arrived. Let me know if you have time for a drink. We have lots to catch. Okej, czyli po prostu jakaś taka mało interesująca informacja. Dobra, ładnie. Udało nam się irytujące mutanty pokonać. Czy tu jest cokolwiek ciekawego? Czy raczej nie za bardzo? Chyba nie. Chyba nic specjalnego tutaj nie ma. Okej, mamy skaczący za to materace. Czy to bardziej jest... A nie wiem w sumie. To jest zabudowane. I tu wyjścia też nie ma, okej. W takim razie idziemy sobie dalej. Po prostu. Czyli tutaj nic nie było. Tu jeszcze się cofnę. Na chwilkę, bo tutaj tu się wchodziło już do tego dopiero, nie? Ta, to jest wejście, czyli już więcej nie ma szans, żebym pominął cokolwiek dalej, no bo tam byliśmy i tam nic nie było.
To teraz idziemy tylko do przodu w takim razie. O, skończyła mi się stamina, to sobie poczekamy chwilkę. Tu może być sporo rzeczy do tego, sporo informacji tu może być. A jednak nie ma żadnych. To się zdziwiłem. No, są jakieś, nie wiem, to są sauny czy coś? Tylko, że tu nic nie ma za bardzo. Ciekawe, co będzie w tym miejscu ogólnie do zdobycia. O, mutancik. No, wyskocz z tego. Ale to jest otwarte, okej. Ciekawe, czy mogę go strzelić w ten sposób. Mogę! To się trochę pobawimy. Bo on tu nie przejdzie. A ja też tu nie przejdę. Nie, ja przejdę akurat. Ja przejdę, ale on nie przejdzie. Mogę normalnie za. Tak, o, proszę bardzo. Bardzo łatwy sposób możemy sobie go pokonać. Już? Tak szybko? Ile? Trzy bełty wystarczyły, żeby go pokonać? Myślałem, że to jest akurat jeden z tych silniejszych mutantów. A się okazuje, że nie. Okazuje się, że to jest jeden z tych słabszych. No i nic, jeszcze tutaj oczywiście sobie dalej będziemy badali to miejsce. Tutaj jest starsza część. Tutaj go podnieść nie mogę. Tu ktoś sobie chyba. Coś chyba komuś nie wyszło. Tutaj też. Nie ma ubrań. Leki. O, widzę, nie miałem fulla leków. To fajnie, że teraz pewnie mam. A, jeszcze. Tak, mam już wszystkie leki. Fajnie, fajnie. Nie, bo na razie ich nie potrzebuję, ponieważ mam prawie full pancerza. Właściwie no. Bardzo blisko fulla pancerza mam. I do tego fajnego pancerza, wytrzymałego bardzo. No, tu chyba już nic nie ma. W takim razie, no, idziemy sobie dalej. Tutaj też nic nie ma. Tu nic nie ma. Tutaj też. Okej. Szczerze nie pamiętam tego miejsca, nie ukrywam. W sensie pamiętam miejsca do tamtą. No, tutaj nie kojarzę, że tu się jakoś dało wejść na górę. Chociaż wiecie, mogę się mylić, mogę nie pamiętać akurat. Broszura cyrku. To irytujące, jak ta partia tak długo to sprawdza, bo jakby nas coś teraz atakowało, to byśmy dostali sobie po prostu obrażenia spore. Dobra. Znaczy, tu chyba nic nie ma już więcej. W takim razie idziemy wyżej. To miejsce wygląda idealnie, jakby to miała być jakaś walka z bossem. Chociaż niekoniecznie będzie, ale. Tu by pasowała. Czekaj, czy to jest brudna woda? Zgaduję, że tak, ale zaraz. Aha, czekajcie. Szóstka? Nie. Siódemka? Siódemka. Jeszcze jedno sobie pijemy. I zobaczymy tej wody. A raczej brudna, ale. Wiecie. Jak coś to wylejemy. Brudno, bo no to wylewamy. No. Gotowane mięsko mieliśmy normalnie w tym. W. No tej wiecie. Piersiówce. Czy tu jest cokolwiek? Czy nie ma nic? Holo VR. O, VR sobie kiedyś kupimy. Ja sobie kiedyś kupię VR, ale jeszcze nie wiem kiedy. Ale fajne, nie? Płyniecie sobie tutaj, normalnie macie bar. Taki basenowy. Fajne miejsce. Fajna sprawa, wiecie, bo to śmieszne jest to, że to wygląda tak horrorowo teraz, ale generalnie to kiedyś to musiało fajnie tutaj się działać ogólnie. Oho! Patrzcie to. Tutaj jest jakieś ukryte miejsce. Pewnie nasza karta da radę. Trafiłem? Nie wiem, chociaż ten się chyba zbugował w ogóle. Ta, nie po, on nie powinien być raczej tak wysoko. O, gitarę mamy!
Tak, zbugowane. Jeszcze żyjesz? Teraz leży. I fajnie, że spadł akurat. No, jak w głowę dostaje, to dużo więcej damage dostaje. A tak to trzeba go te 4 razy co najmniej uderzyć. No i mamy full armora. I widzicie, byśmy normalnie... Mi się wydaje, że ta karta VIP-owska teraz wystarczy, by tutaj się dostać wszędzie. A tak to pewnie byśmy dalej nie poszli sobie. Okej, okay, alkohol już nie możemy wziąć, mam full. Gitara. Hehe. Pokaż mi tą gitarę w ogóle. Jako broń, gdzie ona jest? Tu będzie? Zakładam, że tutaj, o. Tyle, okej. A porównanie do tego? Mniejszy, dużo mniejszy damage. Speed prawie ten sam. Nie, ta gitara to jakieś w ogóle. Nie, panie. Chyba, że da się na tym grać. Pierwszy na świecie graje, który gra jedną ręką i nawet nie tylko jeden strun. Dobra. Zostawiamy tą gitarę. No, chociaż widać, że faktycznie gitara też może być bronią. Okej. Okay. Notatka dla wszystkich pracowników. Pan Pafton pragnie, aby wszystkie środki komunikacji wirtualnej, digital, czyli generalnie maile, były wydrukowane. Nie zostawiajcie żadnych kopii, prawda, plików. No czy wiecie, po prostu, no mówię, e-mail i tego typu rzeczy. Of your communications na żadnym sprzęcie. Czyli po prostu nie zostawiajcie żadnych śladów po sobie na żadnym z waszych sprzętów i pozbądźcie się wszystkich wszystkich komunikacji, kiedy when done with them, kiedy z nimi skończycie. Sincerely to jest takie z poważaniem. Barbara Pafton, czyli żona Paftona, mówiła, że nie wolno zostawiać żadnych informacji na nośnikach typu na przykład ten komputer, coś w tym stylu. Czy to pomoże mi na przykład grać lepiej? Nie, bo to jest ta płyta w ogóle. A jeżeli to jest taki bogaty Pafton, to można to być płyta do winylowa. A ja już tego nie wiem. Tutaj kartę trzeba. Zaraz zobaczymy sobie, czy nasza karta wystarczy. Ale jeszcze chcę dokończyć tutaj eksplorowanie tego miejsca. Tutaj, wydaje mi się, że tu w tym miejscu powinna być piła łańcuchowa. Jestem prawie przy... Oho, ho. VIP Bunker, Maintenance, Helipad Dock. Oj, widzicie. Kurczę, przez naszą zbroję nic nie... to ja nie widzę, zapiszę. No. Czy to nam teraz dojdzie do tego, do informacji? Nie wiem. No to jesteśmy... A, jesteśmy, wiadomo. To nam nie pokaże nic. Leków już nie potrzebujemy, mamy full. Czy tu jeszcze coś jest poza tym przejściem na kartę? Dobra. Wszystko mamy. Wszystkie karty już mamy. Czyli nieważne już, jakie drzwi przed nami staną, wszędzie możemy wejść. Mamy VIP-owską kartę, mamy kartę gościa. I mamy kartę maintenance, czyli serwisowania. Konserwacji, to jest to, co ostatnio pamiętam, że się zastanawiałem nad tym wyrazem. Jest karta, a to akurat używa gościa. No i kolejne miejsca. Powiedz mi, co tu pisze. Czyli tak, calculation work, czyli obliczenia się potwierdziły, jakby to powiedzieć. I trigger several times in 900 AD, czyli after, kurczę, to jest określenie wieku, nie? Czy roku. Czyli to jakby działa, odpala się, odpalało się wiele razy w tym właśnie 900 i 3 razy w 70 latach, zgaduję. In the 90s, no tak, w latach 70. We have to get everyone out of here. Musimy wszystkich wydostać. We can't let the soft opening go ahead. Nie możemy pozwolić, żeby jakieś takie spokojne, lekkie otwarcie jakby
Go ahead, czyli że jakby zadziałało, no coś w tym stylu generalnie. I to jest informacja doktora Masaki do Tetsu Masaki, do tego Jinju Zanga. Tego co jest raczej naszym takim wrogiem. Okej. Okay. Bunkier konserwacyjny B. O, no. And that's what I'm talking about. Shotgun to. I latareczka. Proszę bardzo. Mamy teraz ulepszenie shotguna. No i latarka w dobrym miejscu jest. Proszę bardzo. No. Teraz można walczyć z każdym. A mi co do karabinu? Karabinu nie posiadamy akurat, tak się składa. Nie pamiętam nawet jaki karabin był w tej grze. O ile ja, o ile kiedykolwiek on był, jak grałem wtedy. Dobra, weźmy na razie tą latarkę, nie potrzebujemy jej. Dobra. To teraz mogę sobie na spokojnie pod piątkę dać shotgun, bo mam do niego latarkę. No i z shotgunem to już wiecie. Możemy sobie normalnie tak obazić. Today. Czekaj, co tu pisze? Today? Nie wiem co tu pisze. Gooder day? Nie jestem w stanie tych liter rozpoznać, co tam dokładnie jest napisane. Tutaj. Tutaj też jest karta. Która? Lipowska? Nie, goście. Okej. Okay. Mamy tu kilka mutantów. Wiecie co, mamy dużo butelek alkoholu, które możemy sobie zrobić. Teraz troszkę przyspieszę nam walkę z tymi mutantami. Dobra. Okej, okay, ty żyją dalej. No już chyba nie żyje. Daj mi tą, daj mi bełta, super. Czy ja w ogóle mogę ich odcinać kończyny? Tym. Mogę, chociaż widzę, że to nie są. No tak, bo to ja mówię, to są mutanty, to nie są kanibale. Więc nawet jak odetnę im kończyny, to nie jestem w stanie ich podnieść. Ej, to stary, on tutaj siedzi. Żyje? Żyje. Chyba już nie żyje. Tak mi się wydaje. Kolejna informacja. A to są jakieś gości. Doris, czy masz czas na szybkiego drinka? Ed been getting these dreams about cubes in the bathroom. Czyli Ed ma te, cały czas ma te sny na temat jakichś tam kostek w łazience. Naprawdę potrzebuje takiej opinii kogoś nieszalonego. Sane to jest, wiecie, insane to jest osoba szalona, a sane to jest... I polskiego słowa właśnie zapomniałem. No, jak macie osobę szaloną, to kto jest nieszalony? Tylko, że słowo takie dobre? Zapomniałem. Naprawdę? Jak mogę zapomnieć, jak jest przeciwieństwo szaleństwa? No, w każdym razie, o to chodzi. Sane, czyli osoba zdrowa na umyśle. O, o kurde, co tu się dzieje? This is how we solve the countdown. To jest sposób, w jaki rozwiązaliśmy odliczanie. Mamy dokładnie 3 tygodnie do jego aktywacji. I to jest informacja od doktora Tetsuo Masakiego dla departamentu dotyczącego research. To jest po prostu... Zostaw mnie! Pobawimy się shotgunem, zobaczymy ile to bije, jak w głowę trafimy. On żyje? Serio? Myślałem, że to go na strzała zabije. Ty, dalej on żyje. Co jest? Ten shotgun nie jest taki mocny, jak sądziłem. Skit, shotgun jest jakiś okropny. No patrzcie, no naprawdę. Może ja mam akurat może akurat złą amunicję mam dla niego, czekajcie. O, i mamy nadwyżkę już pancerza i bardzo fajnie. Czekajcie. Zrobię sobie tak. Amunicja śrutowa zebrano i teraz będziemy mieć amunicję typu slag. Może śrutowa jest na ludzi, a ta slag jest... na przykład potwory? Nie wiem, nie znam się akurat na amunicji ze shotgunów. Nie wiem, czym jest amunicja slag. Bo shortowa, no to wiadomo co to jest, ale... Amunicja typu slag, to nie wiem. Na szczęście tej slag akurat mamy najwięcej, więc mam nadzieję, że ona będzie akurat dużo biła tym mutantom.
Czy jest piła łańcuchowa w tym oto miejscu? Tak, widać już. Jest i piła. To jest w ogóle śmieszne, że to jest piła na prąd. No, to jest w ogóle piła na prąd. Nie na paliwo. Ale w końcu jest. Pokaż mi tam piłę, gdzie ona jest? Tu będzie pewnie. Połącz? Z czym możemy połączyć? A z bateriami po prostu, okej. Spoko. Fajnie, w końcu. Pamiętałem, że tu będzie piła. Okej. Co tu jest? A, to są płatki, okej. To są po prostu płatki. Nic więcej tutaj chyba nie ma. Okej. To już mamy jedną z tych najistotniejszych rzeczy w tym miejscu. W tym nightclubie właśnie. Tak, tutaj i byliśmy tam i teraz możemy iść tutaj jeszcze. I zgodnie, że tu już będzie wyjście raczej. Za dużo rzeczy tu... Okej! Czy to jest Timmy? Tak, to jest Timmy! Jego zmutowana ręka. O, to tej animacji nie było nigdy. Spoko, spoko, Timmy. Mówisz, że nie mamy czasu, że to jest niebezpiecznie? Co robi prawdziwy gracz Sons of the Forest? Oczywiście ma wywalone ostrzeżenia, idzie dalej. W końcu my i tak jesteśmy już z wariatami, skoro bez problemu możemy sobie w takich miejscach chodzić. Czy to jest wyjście, czy to jest jeszcze dalsze przejście? Na razie idę tam, gdzie najwyżej jest. Bo uważam, że to będzie najmniej istotna ścieżka, taka właśnie do wyjścia tylko. No. No panie i panowie, no. Czy teraz z tej oto strony możemy sobie zrobić to, co chciałem zrobić kiedyś? Nie możemy. Because this is invisible wall. You can do that. Okej. W takim razie, skoro tam jest niewidziana ściana, to idziemy tutaj. Tak, jeden na razie powoli, żeby tutaj przypadkiem czegoś nie... Żeby to nas nie wyskoczyło tutaj. Ale chyba nie ma nikogo. Okej. Aha, to już tu nie ma nic więcej, to jest już wyjście. No. Okej. Dobra. Czyli tu już nic więcej nie ma. Ale mamy kartkę z miejscami bunkrów różnego rodzaju. I mamy oznaczenie na mapie w ogóle GPS-owe bunkier. Ta, tu już jest niewidziana ściana. No cóż, jakoś się gra musi zabezpieczać przed tym. Śmieszne, teraz kładki jak buduję, to wiem, gdzie jest wyjście stąd. Okej, jest noc, czyli idealnie, możemy się przespać. Super. Oho, zaczął padać śnieg. Przy okazji, zobaczmy sobie jeszcze ten jeden strój. Czy ja założyłem ten strój? Nie, mam smoking założony. A ten dres... Aha, dobra, wiem. Ten dres będzie dla Virginii, jestem przekonany. Czy tak mi się wydaje, bo ja go tutaj nie widzę w moim ekwipunku. A powinienem chyba. Zebrałem sobie dress, a nie ma tu dressu. Szkoda na lotnia. Gitarka. Dobra. Zanim jeszcze ten odcinek skończymy, chciałbym się jeszcze rzucać po jedną rzecz. Po rzecz, którą w poprzedniej serii mieliśmy bardzo szybko. A ja pominąłem ją w tej serii po prostu pominąłem ją. Ona jest dosyć blisko. Chodzi mi oczywiście o Stun Button. Stun Button znajduje się, jak patrzyłem sobie na moim odcinku sprzed chyba roku to już było. On znajduje się bardzo blisko tej oto jaskini. Czy to naprawdę to był ukryty kanibal po prostu w tym w śniegu? Przy okazji, chodzenie po śniegu spowalnia nas, ale na szczęście... No, jeżdżenie na tym nie spowalnia. Coś
Śnieg nie spowalnia tego. Tak się akurat składa. I gdzie to dokładnie jest? Bo tak dokładnej lokacji to ciężko, wiecie, pamiętać. Jest ci zimno, chyba tego wyzwolę ognisko. Spoko, spoko. No, wyskocz. Tak jest. Zima to najlepszy moment na budowanie bazy, bo można budować bazę na lodzie. Jak będzie, jak się roztopi ten lód na jeziorze. No! No właśnie. Słyszałem, że wiórka podobno jest porażona przez to, jak do tego podejść. To sobie poczekamy na nią. Uwaga. No, to czytałem o tym faktycznie. Jak sobie poczekamy, to możemy nawet... Ta wiewióreczka nam zostanie porażona bardzo ładnie. Jest! Pałka elektryczna. Lub jak to woli, najlepsza broń w tej grze. W moim akurat odczucie jest najlepsza. Pałka elektryczna. Damy sobie ją pod... Pod trójkę mamy to. Że ja pojadę pod czwórkę i leki pod zero? Tak, będzie dobry pomysł. Naprawdę, pałka elektryczna to jest moim zdaniem najlepsza broń w całej grze. No i tyle. To jest w ogóle polowanie na jakieś takie jelonka. Spróbujmy sobie. Szybko poszło. Jeden bełt z kuszy wystarczy, żeby takiego jelenia trafić. O, ja robię to jeszcze po to, żeby po prostu zebrać sobie szybko mięska trochę. I sobie ugotujemy coś znowu. Tylko nie chciałbym zgubić mojego tego. A, tu mamy jeszcze przynajmniej. No tak. Shopów nie zabijam. Tak, shopów nie zabijamy. O, widzicie, patrzcie, jak blisko byłem tego. Tam, jakbym poszedł trochę dalej, to już bym był przy tym. Aha, no i zresztą dlatego, że to jest w ogóle moja baza. Była. Jak ktoś nie wie... A, no właśnie. Już widzę jedną rzecz, pyk, pyk, pyk. Tak. Jak ktoś nie wie... Gdzie jest ta butelka? Halo? Where is... Tu jest. Jak ktoś nie wie, to w poprzedniej serii tu była nasza baza. Dokładnie na tym lodzie. Właśnie w zimie była budowana, przez co mogliśmy tutaj normalnie sobie po tej bazie, czy po tym lodzie chodzić i tu postawić rzeczy. Także wiecie. Normalnie patrzcie to. Jak powiem sobie to, to widzicie, że jestem w stanie to coś takiego zbudować. Przy okazji, coś mnie ciekawi jedna rzecz, bo wiem, że zbugowane było. Dało się bugować tą grę. Jak pod odpowiednim kątem sobie podeszliśmy, można było pod C sobie zbierać drewienko. Znaczy ja zgaduję, że to jest naprawione. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to byłoby dziwne, gdyby to było na pełną wersji nie naprawione. Tak, czy tak, dobra. Zostawmy to na razie. Ugotujmy sobie coś na szybko i... I kończymy odcinek w końcu. Ten odcinek już ma 40 minut i to taki, ja mówię. Te odcinki są długie, bo mi się fajnie gra w tą grę, więc nie chcę budować tysiąca, nie chcę robić tysiąca odcinków. Tylko chcę zrobić kilka odcinków, ale dłuższych. Tak po prostu. Chyba, że możecie napisać w sumie, czy wolicie, żeby były odcinki były... Na przykład dwa razy dziennie. Czy jak teraz, że raz dziennie, ale dłuższe. No, pytam to na końcu odcinka, więc odpowiedź będzie ciężka, w sensie nie jestem pewny, czy ktoś do tego momentu jeszcze ogląda. Gotowane mięso jest najlepsze. Tak, gotowane mięso jest najlepsze. Czy sobie zrobimy takie? Siema, Kelvin. No cóż, na ten odcinek to było na tyle. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć.